Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wypełniły się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zganił ich i udali się do innego miasteczka. Oto słowo Pańskie. Synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, zostali nazwani Boanerges, synami gromu. Chcieli zgromić, chcieli rzucić ogień na to miasteczko samarytańskie, które nie przyjęło ich ze względu na to, że byli Żydami, że szli do Jerozolimy. Kiedy państwo izraelskie podzieliło się na dwie części, na Judę i Izrael, to 7 wieków przed narodzeniem Pana Jezusa przyszli Aramejczycy i zabrali właśnie z całego Izraela prawie 10 pokoleń i na miejsce tych mieszkańców sprowadzili różne ludy, różnych pogan, którzy po części mieli swoje zwyczaje pogańskie, ale też przyjęli zwyczaje żydowskie. I do dnia dzisiejszego jest mała społeczność Samarytan, która do dnia dzisiejszego składa ofiary ze zwierząt dla Boga Jahwe. Żydzi patrzyli na nich z pogardą i bardzo się nie lubili. Natomiast Pan Jezus w swoich przypowieściach o miłosiernym Samarytaninie w jakiś sposób stawia za wzór tego miłosiernego Samarytanina. Również sam rozmawia z Samarytanką i pokazuje im jej, że nie ma pogardy wobec niej, że nawet prosi ją, aby dała mu pić, czego żaden pobożny Żyd nie chciałby uczynić, bo traktował Samarytan jako nieczystych. A jednak Samarytanie w tym czasie, kiedy Pan Jezus chciał przechodzić, nie chcieli go przyjąć. I dzisiaj, gdybyśmy tak popatrzyli, czy nie rodzą się w nas takie naturalne odruchy wobec tych, którzy nas źle traktują, odrzucają, których może z pokolenia na pokolenie nienawidzimy, czy może nienawidzili też nasi przodkowie. Czy dzisiaj nie jest to zachęta ze strony Pana Jezusa, żeby właśnie odwrócić swoją uwagę od tych uczuć, raczej zwrócić swoją uwagę na Chrystusa? Gdybyśmy wzięli późniejsze dzieje, wzięli Księgę Dziejów Apostolskich, to okazuje się, że właśnie w Jerozolimie rozpoczęły się prześladowania. Tam, gdzie oni szli jak do swoich, szli z nadzieją, że tam będą świętować Paschę, że będzie pełno radości, bo przecież prorok Zachariasz zapowiada, że tam wszystkie ludy przyjdą, będą tańczyć, śpiewać, ale tam ukrzyżowano ich Pana. Owszem, zmartwychwstał, ale potem po Jego wstąpieniu rozpoczęły się również prześladowania. Tam był więziony Piotr, byli biczowani, między innymi Jan z Piotrem, jeden z synów Zebedeusza właśnie był biczowany, kiedy odchodzili spod Sanhedrynu. Cieszyli się, że mogli cierpieć dla imienia Jezus, ale potem sami musieli uciekać. Apostołowie uciekali po kamienowaniu Szczepana, szukali schronienia poza Jerozolimą. I najwięcej chrześcijan w tym czasie schroniło się w miasteczkach samarytańskich, w Samarii. Tam później Piotr przychodził i nakładał ręce. Ci, którzy przyjmowali chrzest, byli napełniani Duchem Świętym. Tam działał diakon Filip. Tam działo się bardzo wiele dobra. Właśnie Samarytanie bardziej niż w Jerozolimie przyjęli Ewangelię. I czasem tak jest, że Pan Bóg ma inną mentalność niż my.
I okazuje się, że nie tyle niszczy ludzi, co ich przemienia. Prościej byłoby dla Pana Boga kogoś pozbawić życia, ale to nie jest metoda Chrystusowa. Właśnie przyszedł po to, żeby dać nam życie, żeby dać nam nowe życie, odmienione. I z naszej strony może być jakaś przeszkoda, kiedy nie potrafimy dobrze życzyć tym, którzy nas prześladują, kiedy ulegamy spontanicznym uczuciom. Pan Jezus nie zachęca nas, czy nie daje przykazania, abyśmy lubili wszystkich, bo to się nie da. Wręcz przeciwnie, uczucia są niezależne od nas, ani dobre, ani złe nie są, po prostu są. Mamy prawo kogoś nie lubić, kogoś lubić, to są uczucia, z tego nie należy się spowiadać. Należy się natomiast spowiadać z tego, co mówimy i jak mówimy, jak postępujemy, jak komuś życzymy, czy dobrze, czy źle. To jest już konkretny wybór. I czym różni się lubienie od miłości? Pan Jezus, kiedy zachęca nas do miłości nieprzyjaciół, nie zachęca nas do tego, że będziemy ich lubić. Wręcz przeciwnie, może się okazać, że w nas będzie się burzyło wszystko. Cała natura będzie wrzała w jakimś bólu, cierpieniu, trudności w przebaczeniu, ale my pod prąd idąc tym uczuciom, jak to mówi święty Ignacy Loyola, działamy przeciwnie, kontra agere, działać przeciwnie. I w tym momencie jest rzeczywiście zwycięstwo dobra nad złem. To, co tutaj tak często ksiądz Jerzy Popiełuszko w tym kościele nauczał. Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj. Prawdziwa wolność to prawdziwa wolność od nienawiści, od chęci zemsty. To prawdziwa wolność to jest niesienie dobra, pokoju, niesienie Bożej miłości, Chrystusa, który nie tyle niszczy, co ratuje. Nie tyle kogoś karze, unicestwia, co go przemienia. Daje mu nową szansę życia. Każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas tak naprawdę popełnia błędy i grzechy. I jak my okazujemy komuś miłosierdzie, tak i my otrzymamy to miłosierdzie. Jaką miarą mierzymy, taką i nam Pan Bóg odmierzy.